Punktem wyjścia tego raportu jest fakt, że jakość wielu budynków publicznych i prywatnych w Polsce jest zła. Są to budynki często mające ponad 100 lat. Kilkadziesiąt procent budynków to są budynki budowane w latach 45-70, gdzie technologie nie były ani prozdrowotne, ani proekologiczne. I są to budynki zawierające azbest, czyli dachy azbestowe, zawierające, będące w stanie zawilgocenia, zapleśnienia, ze złą wentylacją, z małą ilością światła dostępnego dla mieszkańców. I te wszystkie czynniki w tym raporcie poruszamy, omawiamy, interpretujemy, ponieważ one bezpośrednio albo pośrednio wpływają na zdrowie mieszkańców. Badacze już w latach 70. obserwowali, że zawilgocenie generowało zapleśnienie, a pewne rodzaje pleśni i grzybów, które się wtedy znajdowały w środowisku bezpośrednio funkcjonowania człowieka, były pośrednio lub bezpośrednio związane z wieloma nowotworami. To są te koszty społeczne. No poza tym koszty społeczne łączą się z kosztami ekonomicznymi, prawda? No bo na przykład jeżeli jakość okien drewnianych, mających 70-60 lat jest zła, no to jest ogromna utrata ciepła, prawda? Wobec tego Polacy przy małych budżetach poświęcają bardzo dużą część tych budżetów domowych na ogrzewanie, prawda? Poza tym, jeżeli są złe systemy wentylacyjne i złe systemy ogrzewcze, to z kolei generuje to kolejne zjawisko negatywne, nie tylko dla mieszkańców tych budynków, a dla nas wszystkich, bo to jest smog. Prawda? Już w tej chwili mamy raporty medialne o smogu i jest to wielki problem, wielkie wyzwanie w Polsce, wyzwanie dla modernizacji. No i jeszcze jedna uwaga, no, jesteśmy ciągle społeczeństwem na dorobku, jesteśmy społeczeństwem relatywnie biednym, choć bogacącym się. Problem ekonomiczny i społeczny to jest to, że większość ludzi, którzy chcą modernizować swoje budynki, nie mają po prostu środków. No i w związku z tym konsekwencją tego jest problem, który też stawiamy w tym raporcie, żeby rząd, żeby państwo polskie pomagało, i to się opłaca per saldo na dłuższą metę, pomagało, kredytowało, wspomagało decyzje modernizacyjne Polaków.